Chodź. Suzy to przyjechał. Test enemy has detention. Bierz go! Jest! Wziął go! Wziął go! Baldi dostał karę. Chyba go dupka boli. Juniorku, ja wiem czemu ty stoisz jak nagrywasz. Przecież ciebie pupcia boli pewnie, bo się nie słuchasz rodziców i dostajesz klapsiory w poślady, lol. Pozdrawiam! No a teraz! Oj, Baldi, Baldi! Chyba masz siniaczki na pośladkach. No, siemanku, szedwanko! Z tej strony to mi! And welcome back to Baldi's Basics! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Baldi's Basics. Tym razem zagramy sobie w mod Principal Detains Everyone. Principal nad wszystkimi się znęca. Baldi dostał karę, Baldi dostał linijką po pośladkach i teraz, jak sami widzicie, boli go chyba główka. Znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Baldiego, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag pupcia. A ja również być może zasterduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobra, klikamy menu. How to play? Principal wasn't doing his job because he only cares about whenever the player is breaking the school rules and never sees that everyone else is breaking rules too. Principal, czyli dyrektor, nie robił dobrze swojej pracy, ponieważ oglądał tylko playera, który łamie zasady tej szkoły, ale nie widział, że ktoś inny również łamie zasady tej szkoły. From then on, the faculty name tags is not working anymore. Principal thinks he must do his job perfectly. Od teraz te takie imiona na faculty już nie działają i dyrektor mówi, że musi zacząć robić swoją pracę idealnie. To win the game, you must find 7 notebooks and then exit the school. You have to have fun too, of course. Oczywiście musimy zebrać 7 notatek i mamy się dobrze bawić. Dobra, ustawiamy też tutaj, moi drodzy, sensitivity, bo sensitivity jest zawsze z nami, a malutko, nie wiem dlaczego. No running in the halls, detention for you. Dobra, lecimy story mode i... Oh, hi. Siema. Welcome to my show. No witam, witam. Co tam u ciebie słychać, powiedz mi, Baldi? Dobra, mamy, moi drodzy, Baldi busa. W ogóle widzę, że musimy zebrać 9 notatek, a nie 7, więc wydaje mi się, że ten mod tutaj coś już napisali, że coś było nie teges. Dobra, podnosimy pierwszą notatkę. 9 minus 8 to jest 1. 2 minus 1 to jest 1 oraz 2 minus 0 to jest oczywiście 2. Wow, you exist. Na razie, moi drodzy, jest wszystko w porządku. Jak sami widzicie, dyrektora jeszcze tutaj nie ma, ale może być tak, że on po prostu za chwileczkę do nas przyjdzie. Dobra, zbieramy teraz tutaj sobie ten quarter, wchodzimy tutaj i, moi drodzy, mamy kolejny notatnik. No siema! 3 minus 4 minus 1. 3 minus 5 minus 2. I 46. 463. I get angrier for every problem you get wrong. Na razie, moi drodzy, widzimy, że Baldi się zdenerwował i najprawdopodobniej znowu nas będzie gonić. Ale być może przyjdzie za chwileczkę principal i on nam pomoże. Patrz. Suzy to przyjechał. Test enemy has detention. Czekajcie, kto to jest test enemy? Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, jak sami widzicie, principal kogoś tutaj złapał. Nie byłem to ja, bo ja nie biegałem. Nie był to Baldi, ani nawet nie była to też chyba Suzy, z tego co mi się wydaje. Kto to jest w ogóle? Halo, czy to jest brat od Baldiego? Kto to jest? Get stabbed. Get stabbed. 30 seconds. Co się dzieje? Wydaje mi się, moi drodzy, że on mnie teraz zadźgał nożem, ale nie jestem w 100% pewien. Czekajcie, weźmy. Dobra, najprawdopodobniej zostałem dotknięty, bo też tak mi się przynajmniej wydaje, nożem. I musimy odpowiedzieć na kolejny notatnik. Idzie sobie Suzanna. Podnoszę tutaj szybko czekoladę. Jest bardzo dobra. Nie wiem, gdzie jest Baldi. Baldi jest chyba tu. Stary, no o co ci chodzi, ty? Get stabbed. Jak sami widzicie, ja teraz tracę staminę, mimo że nie biegnę i nie wiem, ile to trwa. No, będzie to trwało tak troszeczkę, ale wydaje mi się, że Baldi nie da rady tak czy siak mnie teraz tutaj złapać, bo on jest dosyć daleko. Dobra, wchodzimy, moi drodzy, teraz tutaj. Przyznaję 5 milionów punktów dla Gryffindoru. Okej. Okay. Od Pietrykol, pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Halloweenowy Shrek bądź też Halloweenowa Elsa powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. I ja szybko biegnę, ponieważ będziemy musieli też szybko wybiec. 4 minus 6 to jest nic innego jak minus 2. 4 oraz 46. Moi drodzy, muszę zjeść teraz bardzo szybko batonika, ponieważ Baldi będzie teraz szybszy. Dobra, on jest gdzieś tam. Jest! Jeszcze...
On znowu kogoś złapał na 45 sekund. Nie wiem dlaczego. Kogo on złapał? Czekajcie, bo tutaj sobie tam szedł principal. On... On znowu kogoś tutaj za... Kogo tu wsadza? Jest i Suzy. On kogoś tam złapał znowu. Czekajcie, bierzemy teraz kolejny notatnik. 8, 9 plus 4 to jest 13 oraz 46. Najgorsze jest to, że Suzy jest bardzo blisko mnie i zaraz mnie tu... No nie! Obaj! Jedź do Baldiego, syn! Stary, jedź sobie do Baldiego, weź jego popi, a nie mnie! Oh my god, ja muszę zobaczyć, kto tutaj w ogóle jest. U tego, u principala. Kto tutaj jest? A ten typek i... Okej. Okay. Nie wiem, kto tam był. Jest... O nie. Nie ma szans, nie dostaniesz nic ode mnie. Ja teraz zamieniam sobie moje 25-centówki na jedzonko, albo raczej na bisody i niestety nie możemy już kupić drugiej bisody. Jest to taka troszeczkę lipa. Dobra, tam jest Baldi. Wydaje mi się dokładnie. Tu jest, moi drodzy, kolejny school room. Dobra, bierzemy teraz to tutaj i mamy tak. 6 minus 7 to jest minus 1. 5 minus 2 to jest 3 oraz 45. I hear every door you open. Więc my, moi drodzy, czekajcie. Ja nie pamiętam w ogóle, co ten gwizdek robił. Principal Whistle. A, możemy go zawołać i on... Czekaj, dobra, on tutaj jedzie. Niech on mnie popchnie, to pojedziemy sobie troszeczkę dłużej. O, dobra, odejdź. Nie, ja ciebie nie, Mary. Ale możesz mnie ewent... Stary, on mnie znowu złapał, ty. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, ale niech mnie teraz tutaj first prize popchnie. Dawaj, popychaj mnie. Szybko. Musimy daleko pojechać, dokładnie. Jesteśmy teraz tutaj i miejmy nadzieję, że za chwileczkę first prize mnie tak daleko popchnie, że to będzie to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, moi drodzy, jedziemy na drugą stronę. Co się dzieje? Czemu się zatrzymuje? My jedziemy w... Goda sweep has been... Detention... Ej, ale czemu ja dostaję... Czekaj, bo coś tutaj się dziwnego dzieje. Ja muszę chyba jechać z nim, z tego, co mi się wydaje. Bo jak przestaję klikać, to wtedy on tak jakby zwalnia. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Dobra. I have lost you. Naprawdę mnie zgubiłeś? Wątpię. Ale sweep, moi drodzy, dostał detention, dostał karę od principala. Oni teraz tam sobie jechali, ale na spokojnie pójdziemy teraz tędy. Wiecie co, ja sobie kupię może kolejną bisodę, jakby co mamy gwizdek i będziemy mogli zawołać principala, żeby złapał Baldiego! Stary, ja nie wiem, o co ci chodzi, nie? Dlaczego ty mi takie rzeczy tutaj robisz? Ja wiem, że musimy sobie zdobyć teraz 7 notatnik, nie wiem, gdzie są dwa kolejne, ale wydaje mi się, że będzie bardzo blisko pomieszczeń... Okej, mamy... Czekajcie, czekaj. An apple a day keeps the doctor away. 7 minus 6, 1. 1. 46. I get angrier for every problem you get wrong. Znowu mi teraz to samo powiedział. Baldusia. On tu już jest, nie? Czekaj, on jest tu. Ja muszę tak idealnie strzelić, jak on tutaj wejdzie. Get stabbed. Dobra! Pojechał. Ja jadę razem z nim, ponieważ tutaj mamy kolejny notatnik, on sobie gdzieś tam daleko poleci. I mamy jakby co kolejną bisodę. Dobra, 2 minus 8 to jest minus 6. 9 minus 6 to jest 3 oraz 46. Wydaje mi się, że przy principalu, tam przy tym pokoju dyrektorskim, będzie ostatni notatnik i wtedy będziemy, moi drodzy, chyba mogli przejść tą gier... Nie, to jest chyba tu. Nie, to nie było tu. Ja muszę iść tędy, tylko najgorsze jest to, że Baldi też już wie, gdzie ja jestem i on może przyjść bardzo blisko mnie. Dlatego też... O nie, jedzie ten znowu, nie? Ja jego nie potrzebuję. Nie! Dobra. Ale to czekaj, pa. Idzie! Ale on nie wziął Baldiego, on wziął kogoś innego i się... On miał wziąć Baldiego! 0, minus 2, 46. Czy, moi drodzy, uda mi się uciec teraz przed Baldim? Juniorki, ale masz plecki. Juniorki? Od Miki. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Halloweenowy Shrek bądź też Halloweenowa Elsa powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Lipa. Bierz go! Jest! Wziął go! Wziął Baldiego! To jest to, co ja chciałem zrobić. Dobra, I am coming for you. Dobra, chodź tutaj, teraz mnie tutaj popchnij. Dawaj, szybko, idziemy! Baldi ma, moi drodzy, czekajcie, on ma 46 sekund detention, więc ja na spokojnie sobie pójdę tędy. On jest gdzieś tutaj, ja mogę wejść tutaj do exit, Baldi wie, gdzie ja jestem, ale on ma detention, dobra. Próbowaliśmy otworzyć teraz tutaj drzwi. Chodź tutaj, first prize, tu jest... On mnie nie widzi, nie? Co za typ, a wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to... Czekajcie, co tutaj jest? Principal boy? Pencil boy! Pencil boy poszedł teraz siedzieć.
On już ma z człowieku chyba ze 140 sekund detention. Ale na spokojnie, moi drodzy. Sweep, sweep, sweep dostał detention. Okej, otwieramy tutaj kolejne drzwi. Baldi wie, gdzie ja jestem. Tam też Susanna skakała. Ja wolę sobie zrespić, moi drodzy, naszą staminę. Bo może być tak, że albo będę musiał w tą stronę polecieć, albo w tą. Dobra, już go słyszę. On, dobra, on chyba... On chyba pójdzie tamtędy. Dobra, on chyba pójdzie tamtędy, tak mi się przynajmniej też wydaje. Może się uda uciec od Baldiego. Bo on chyba nie wie, gdzie ja jestem, prawda? Ja się mogę też ewentualnie gdzieś tutaj schować. A no dobra, lecimy. Ja sobie, moi drodzy, będę mógł tutaj... O-o. On wie, że ja tu jestem. Nie, dobra, on wie, że ja tutaj jestem, ale na spokojnie, moi drodzy. Bisodą dostał! W twarz! Mamy tutaj kolejną bisodę. Nie wiem, czy to się uda, nie wiem, czy to się uda, nie ma żadnego pojęcia. Możemy teraz zrobić tak, patrzcie, dobra, mamy tutaj, wydaje mi się, że ten typ za chwileczkę do mnie podejdzie. Więc ja muszę coś wymyślić i to tak konkretnie szybko, on chyba tutaj przyjdzie. Ja sobie pozwolę, dobra, on, Bali idzie tutaj, wiecie co my zrobimy? Ja sobie zrespię moją staminę. Poczekamy chwileczkę i on poleci znowu. Dobra, on jedzie, nie, nie, dobra, jedź, jest, to co ja chciałem zrobić, patrzcie co jest grane w ogóle, nie? No running in the halls, moi drodzy, my wychodzimy z tej szkoły. Wow, congratulations, you win, you won. Tylko najgorsze jest to, że niestety Susanna do nas nie podeszła i nie skakaliśmy z nią i nie widzieliśmy tego. 99 seconds, detention for you. Ile jeszcze będziesz gadać? Moi drodzy, nie widzieliśmy tego, jak Susanna została wzięta przez pryncypala, ale widzieliśmy, jak sprzed naszego nosa Baldi został ujęty przez pryncypala. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Principal Detains Everyone podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!